Cześć wszystkim, Małopon 7, przyciąg Prince of Persia, dwa trony. Dobra, jedziemy z tym. Jak możecie... Znowu pozbawiłeś nas zwycięstwa. Ile razy cię przestrzegałem, że z pościgu za tą dziewczyną nie wyniknie nic dobrego. Nie bylibyśmy tutaj, gdybyś był skupiony na zadaniu. Dość! Jak mnie obrażasz i wyzywasz. Nie wiem, co mówisz, ale wiem, że ci nie ufam. Wstydzę się, że kiedykolwiek ufałem. Mam jedynie szlachetne zamiary. Rozumiem już, co znaczy być szlachetnym. Ty nie masz z tym nic wspólnego. Ty zadufany w sobie dra... Wytrzymywałem z tobą zdecydowanie zbyt długo. Bądź cicho, daj mi skończyć moje zadanie. Potem zobaczymy, co z tobą zrobić. No tak, zapomniałem, kto tu naprawdę rządzi. Tak. Widzicie? Książę nasz postanowił się wziąć rozwód z mrocznym księciem. Na razie tylko słowny, papiery jeszcze złoży w przyszłości. W każdym razie nie jest to chyba najlepszy moment, ponieważ... Też jesteśmy mrocznym księciem teraz. Okej, okay, jakieś światło. Dobra. Zróbmy to tak. Już nie możemy sobie pozwolić na za bardzo stratę czasu. A nie widzę żadnego światła tutaj. Kurzeni są. Ja tak kręcić się w kółko? Nie. Dobra. Chodzę w tym temacie. A gdzie teraz? Tam widzę przejście. Tak, i musimy działać szybko. Póki co pozostaniemy w formie mrocznego księcia. To mi trochę przypomina więzienie z pierwszych piasków czasu. Tylko, że w więzieniu nie mieliśmy żadnego limitu czasowego. Ściany, proszę. Nie zrobisz tego dobra. To pobawmy się tak jak zwykle. Dobra. Spowolnienie czasu w tych walkach to jest po prostu cheat. Ponieważ oni cały czas dają nam piaski, więc możemy tego stosować bez problemu. A podczas spowolnienia nie mogą nic zrobić nam. Rozejrzyj się wokół siebie. Jesteś w studni. Ale czy słyszysz wodę? Czujesz jej mokre objęcia? O, wydaje mi się, że jej nie ma.
Chyba wezyr ją osuszył. Jak sądzisz, jak długo będziesz w stanie wytrzymać? Jak długo utrzymasz kontrolę nad swoim ciałem? Dobra, przydałyby się piaski, dziękuję. Dobra, tutaj. Idziemy dalej. Na samym dnie na pewno musimy znaleźć jakiś kawałek wody. W końcu woda zawsze spływa na dół. Prawie pewnie, że część z tych pułapek to jest coś, co nie powinniśmy przechodzić na nominalnej prędkości. Proszę, tyle piasków, ile tylko jesteś. Ile tu jest? Jesteście w stanie zaserwować? Dobra. Tego prawie nie zauważyłem. I na dół. Czas jest cenny, czas ucieka. Czas jest tym, czego cię nie było. Okej, ze złej strony to podszedłem. Nawet nie chcę próbować robić czegokolwiek z tego na zwykłej prędkości. Zdecydowanie brakuje, zaczyna nam brakować czasu. Okej, to tyle. Piu! Miecz ojca! Co on tu robi? No daj spokój. Naprawdę sądziłeś, że znajdziesz go tutaj żywego? Po wszystkim, co przeszedłeś, masz ciągle nadzieję? O, ojcze... Co ja zrobiłem? No więc co teraz? Zbierzesz wystarczająco dużo piasku? Znowu cofniesz czas? A może będziesz mógł wrócić na Wyspę Czasu i wrócić do okresu, w którym wciąż dałoby się go uratować? A może gdzieś po drodze wyciągniesz jeszcze jakąś dziewicę z opałów? Nie! Masz rację. Byłem jak dziecko. Naiwny i arogancki. Zawsze pędziłem, żeby naprawić swoje błędy. Nie stawałem twarzą w twarz z konsekwencjami swoich działań. Dość tego. Akceptuję to, co zrobiłem. I wszystko, co z tego wynika. Co się dzieje? Nie masz wody? W jaki sposób... Nie masz już nade mną władzy! Zgiń! Wracaj do swojej czarnej dziury, która cię zrodziła i nigdy więcej mnie nie kłopocz! Ta! To mu powiedziałeś, książę. Łatwo, książę, ale już wkrótce zobaczysz, czym są prawdziwe kłopoty.
mamy przenośne źródło światła obecnie. Tyle. Nie wiem, czy tę broń da się wyrzucić, czy nie. Ale chyba jest niezniszczalna. W sumie nie pamiętam. Dobra, boys in the chat, press F to pay respects i ruszamy dalej. O coś trzeba nacisnąć. Dobre pytanie. A że po walce się po prostu otworzy. Dobra, rozejrzyjmy się. Czyżby? Okej. Okay. Jest pewnie coś przy jakimś tutorialu, który byłoby wytłumaczone. Mam wyłączone tutoriale. Z tego miejsca, kiedy wrócisz? Studnia przodków. No dobra, klimatycznie. Możesz nie widzieć tych stworów, ale wciąż je słyszysz. Ja. Czy jeszcze jakieś? Nie, tylko jeden, okej. Okej. Okay. Nie chciałem tego zrobić, ale... Ale jak już, to okej. Okay. A bezpiecznie możemy przebiec. Książę sam się ustawia przodem do przeciwnika. Nawet jeżeli go nie widzi. Jest trochę ułatwieniem. Widzę cię? Raczej poczułem, bo coś mnie blokowało. Okej, tam była skrzynia. Nie wiem, czy jeszcze do niej wrócimy. Ale tak jak mówię, kasa nie jest w tej grze ważna. Jeżeli tak to można nazwać. Tamtędy nie pobiegniemy. Okej. Okay. Myślałem, że zginie już od razu. Dobra, rzeczywiście tędy też nie da się przebiec, bo jest dziura w ścianie. Wypad. Muszę zapisywać grę. Czy mam kontynuować historię od tego miejsca, jeśli nie mam nadzieję, że ani razu nie nacisnę przez przypadek wyrzucenia miecza. Przy okazji, zobaczmy to teraz, czy można go wyrzucić. Nie. Książę nie chce go wyrzucić. Okej, okay, dobra, to nam pomoże. Nie żeby chyba on był jakiś bardzo ważny fabularnie w przyszłości, ale no na pewno się przyda. Do jakichkolwiek walek, jakie byśmy jeszcze mieli. Mniej lub bardziej niekoniecznych. Okej. Okay. Co mamy tutaj zrobić? A tutaj? Okej. Okay. Z dołu to nie wyglądało na gzyms. Mm-hmm.
muszę powiedzieć, że całkiem fajna lokacja. Całkiem fajnie udało im się zrobić jednak to zaciemnienie i to światło od miecza. Już nawet zapomniałem o niej. Pamiętałem tą scenę z ojcem. Dosyć ważny element fabularny, ale tego, że potem jest taka lokacja ciemna, to już zdążyłem zapomnieć. Czy tam będziemy w stanie doskoczyć? Nie wiem. Spróbujmy tak skoczyć. Ops. Gdzie teraz tam? Okej. Jak gra nas księcia wreszcie zobaczyły prawdziwą naturę jego drugiej połowy. Częstuje save pointami. Okrutny i charyzmatyczny głos, który kiedyś szeptał mu do ucha, delikatnie zachęcał naszego zmęczonego bohatera do złego, ale teraz głos ucichł. Umysł księcia znowu należał do niego. Ucichł. Kazał mu się zamknąć. Jeżeli tak to można ująć. Czy następnym razem mam będę następnym razem opowiadała od tego miejsca. Momencik, jaki to jest save point? Czy mam kontynuować historię od tego podziemna miejsca? Podziemna jaskinia, okej. Dobra. Tam widzę coś. I chyba tam musimy iść. Paski? Nie. Okej. Czy tutaj też będą jakieś pułapki? Nie będą. Albo przeciwnicy. Więcej? Dobra. W sumie można powiedzieć, że to jest już tradycja serii, że pod koniec zdobywamy miecz, który zabija wszystko jednym ciosem. Czas. Dobra. Dobra. Może zróbmy to na spowolnienie. Tak lepiej. Miałeś się zamknąć już, książę. Mroczny książę. Powiedziałbym, to jest takie trochę
niedopracowanie w tej grze, że on nadal jeszcze podczas walki się odzywa, chociaż teoretycznie nie powinien. Dobra. Okej. Myślałem, że to się będzie odwracać w drugą stronę, ale wygląda na to, że nie. Momencik. Czy my nie wracamy z powrotem do środka? Wracamy z powrotem do środka, ale teraz tutaj mamy coś. Proszę moje piaski z powrotem. Tutaj coś zrobić, co? O, chyba tutaj. Tak, stędy. Weź dobiec do tego. Stawmy się i... Ups, ups. Co to miało być? Okej. Okay. Niewystarczająco dobrze. Teraz będzie lepiej? Dobra. Zapraszamy do księciowego miksera. Okay, tu moglibyśmy się napić, gdybyśmy potrzebowali, ale nie potrzebujemy. Idą. Mogłaby gra rzucić też jakiegoś ciekawszego przeciwnika, nie tylko te same pieskowe potwory, jak już teraz mamy ten najlepszy miecz w grze. Tak tylko mówię. Dobra, idziemy w górę w każdym razie. A, wychodzimy.
przodu? Cyk, cyk. Napij się, książę? Nie, nie możesz się napić. Jakiegoś powodu. Okej, okay, więcej pułapek. Okej. Okay. Chyba właśnie jedna z tych pułapek, które nigdy nie wiedziałem, jak przejść po nią. Okej. Okay. To był ten moment. Okej. Okay. Tyle? Tyle. Teraz jesteśmy. Mam kontynuować od tego miejsca, kiedy wrócisz. Królewska kuchnia. Dobra, walka z nimi będzie wkurzająca. Przynajmniej dostanie się do nich. Właśnie, dlatego. No i dużo obrażeń nie zadają. Okej, okay, chciałem lepszych przeciwników i gra nam rzucę. W sumie nie dużo to zmienia. Tyle. Dobra, to teraz co możemy zrobić? Tam jest coś. Możemy tędy na razie pójść. Co? Okej. Okay. Jest wystarczająco daleko, żeby nie starczyło do niego doskoczyć. Nie nazwałbym tego dobrym designem. Co my tutaj mamy? Całą masę niczego. Co my tutaj mamy? Również. No dobra, idziemy na górę. Czy to były całe królewskie kuchnie? Czy następnym razem mam rozpocząć opowieść od tego miejsca? Tajne przejście. Zdaje się, jakby trochę już im się kończyła moc przerobowa w tym momencie, bo poziomy takie krótkie się stały. Okej.
tajne przejście nie było zbyt tajne, ani zbyt długie. Dolna wieża. Okej, książę. O nie, nic. Chciałem do góry, żebyś skoczył. Dobra, mamy... Dobra. W roku, w którym ta gra wyszła, to chyba był 2007, ten widok na pewno musiał być bardzo ładny. Powiedzcie sobie, że z tego w przyszłości stworzył się Assassin's Creed. Dobra. Znowu wspinamy się po wieży. Na koniec. Okej, okay. Ten pan nie miał piasków. Z jakiegoś powodu. Jak mówię, gra bardzo liberalnie podchodzi do swoich zasad w tym momencie. Dobra. Potrzebujemy się już bawić w żadne morderstwa. Możemy szybciej ich po prostu jest sieknąć mieczem. Cokolwiek to zrobiło. Nie wiedziałem, że ty jesteś. Myślałem się, że po drugiej stronie możemy tego użyć. W jakiś sposób. Tutaj. Dobra, to jedziemy. Tutaj. Myślałem, że się nie złapię. Może lepiej zróbmy to tak. Dosyć wysoko wygląda ten. Też powinniśmy podskoczyć, co? Tak. Po prostu sobie bal wisi. Widać w ogóle, z czego zwisa? A, tam jest kołowrotek. Sekcja skacząca. Nie, nie. Sami książę jednak ma swoje pomysły na życie. Dobra. W tym tempie będę musiał się obyć bez piasków. Hmm.
Dobra, w ostatnim momencie. Dobra, zapomnijcie o tym. Dobra, ważne, że żyjemy. Na razie tak mówię. Pewnie za chwilę pożałuję tego, że na jednej pułapce straciłem tyle życia, ale... Może i nie. Średnia wieża. Okej. Okay. To jest dla mnie sygnał, że za chwilę będzie kolejny upgrade. Gdzieś tutaj. Dobra, mam piasków wszystkie. To zachowajmy sobie te na wszelki wypadek. Dobra. Teraz znowu wchodzimy. Słyszeli? Co to było? No po prostu potwory sobie na górze krzyczą na mnie. Co? Czy to jest odpowiedź na tą zagadkę? Tak. Jeszcze my musimy wejść jakoś. Widzę tutaj jakąś opcję. No cześć. No i dobra. Was nie pomyślałem. Dobra. Tam powinien chyba być nasz upgrade. Z tego co kojarzę. Dobra. Na razie przenieśmy go tutaj. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Czy to nam coś... Teraz umożliwia? Chyba tak. Dobra. Jest tutaj. Dobra,
Już jesteśmy w miejscu, którym chcieliśmy. Dobra. Tak. Jest tutaj. I witamy. W ostatnim upgrade'zie. Dobra, co tutaj mamy? O, piękności, piękności. Dobra, jakoś się udało. Bez zbytniej straty życia. To jeszcze raz zrobić. To będzie bolało w takim razie. Czemu żeby w takiej sytuacji gra przywracała nam chociaż trochę piasków czasu? Przechodzenie tych korytarzy bez piasków to masochizm. Dobra. Nie! Chciałem, żebyś wszedł na górę! Okej. W mojej przyszłości widzę sporo wycinek. Mamy to! Dobra. To tyle mojego komentarza w tej sprawie. W każdym razie mam nadzieję, że będą na zewnątrz jakieś piaski. Byłoby bardzo głupio teraz się zabić i stracić ten cały postęp. Dobra. Serio? Okej. Pytanie, czy gra mnie bardzo ukaże, czy tylko trochę mnie ukaże? O nie!